rozdział 6, informacje z pracy zarządu. Proszę Państwa, w zakresie pracy zarządu poza działaniami związanymi z działaniami dotyczącymi interwencji, w szczególności ostatnio dotyczących właśnie przedsiębiorców i spotkań z nimi w zakresie związanych, proszę Państwa, z czy to wysokimi czynszami, czy z tymi opłatami za wodę. Tutaj zarząd spotyka się przede wszystkim z, proszę Państwa, ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie ich rocznych zebrań. Jak Państwo wiecie, odbyła się zamknięta debata odnośnie spraw bezpieczeństwa. Będzie otwarta debata odnośnie spraw bezpieczeństwa. Ta debata, proszę Państwa, odbędzie się w następnym tygodniu, w czwartek o godzinie 17:30 w Nowogródzkim Centrum Kultury w sali Galeria, czyli to jest ta sala obok sali teatralnej. I proszę Państwa, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W debacie otwartej z mieszkańcami będą brali udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Policji, Straży Miejskiej. Tutaj od razu chciałbym Państwu powiedzieć, że mamy nowy oddział Straży Miejskiej. Podział dzisiejszy Straży Miejskiej obejmuje dzielnice 14, 15, 16, 17 i 18. Naczelnikiem jest Pan Andrzej Dada. Również, proszę Państwa, chciałbym zaprosić na debatę na temat Nowej Huty Przyszłości, która odbędzie się 25 lutego, także w tym samym miejscu, czyli w sali Galeria w Nowogródzkim Centrum Kultury. Też o godzinie 17:30 będzie obecna Pani Prezydent Rotelna, która będzie przedstawiała nowe informacje dotyczące założeń dla planu Nowa Huta Przyszłości oraz będą przedstawiane informacje dotyczące Parku Kulturowego Nowa Huta. 25 lutego o godzinie 17:30. Także, proszę Państwa, sala Galeria, Nowochódzkie Centrum Kultury. Pierwsze spotkanie, debata do spraw bezpieczeństwa, 27 lutego, czwartek, godzina 17:30. Drugie spotkanie, 25 lutego, Nowa Huta Przyszłości, godzina 17:30. Wtorek, 25, wtorek i 27 czwartek. Oba spotkania 17:30, oba spotkania w sali Galeria Nowogródzkie Centrum Kultury. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, zamykam punkt 6, informacje z pracy zarządu.